Przywitam was. Czymś takim, jak się witali w zborach. Łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Jezus was kocha. Zacząłem od tego. Mam trochę minut tylko, ale powiem wam jedno. Przyszedł człowiek do mnie 31 lat temu i powiedział mi, że jest ktoś, co mnie kocha. Trochę się trzęsę, bo ja nie umiem do takiego grona mówić, ale tu jest rodzina. Ja teraz tam siedziałem, słuchałem te świadectwo, wszystkie świadectwa. To mów tu, Heniek, nie trzęs się, tu jest Jezus. A bracia i siostry to są w nim, to jest Kościół. Ale wiecie, czemu się trzęsę? Bo Jezus tu jest. I chcę, żeby to wszystko, co tu będę mówił i tą pieśń, co zaśpiewam, żeby on się odebrał. Bo łaską chodzisz, Heniu. Łaską zbawiony jesteś. I tą łaskę dostawałem, amnestię, bo siedziałem w więzieniu dwa razy. Dostawałem, to też łaska jest, ale to jest ziemska. Ale to jest łaska od Jezusa. 3,5 miesiąca temu, no 3 miesiące ponad, byłem tutaj i poprosiłem o modlitwę. Nie wiem, który brat, ale dziękuję Bogu, że Stefan jest, też się modlił. Bo byłem w Pogwizdowie 2 miesiące. Dziękuję Bogu, że tam byłem. Niech Bóg błogosławi te Pogwizdowo i wszystkich, co tam założyli tą fundację. Ale któryś brat tu się pomodlił i mówi, Heniek, po co weszłeś? Ja mówię, wiecie, po co, bracie? Praca. Opuściłem Pogwizdowo, opuściłem przyjaciela, brata Przemka, opuściłem wszystko. Chyba nie ma dla mnie przebaczenia. Chyba nie ma dla mnie już nic. Znowu jestem nikim i niczym chyba. Co ty gadasz? Chodź się pomodlimy. Wiecie co? Bóg jest cudowny. Bóg jest cudowny. Jezus jest kochany. Położył ręce i zaczął mówić takie słowa. Panie, daj mu pracę. Panie, daj mu mieszkanie. I daj mu pokój. Spokój, pokój taki Jezusowy. I wiecie co? Osiągłem to. Teraz mogę wam z radością powiedzieć, może będą łzy, ale osiągłem. Mam mieszkanie. 400 zł płacę. Traktują mnie jak rodzina. Obcy ludzie na święta mnie zaprosili. Ja 54 lata państwowe dziecko. Nikt mnie nie zapraszał. Do mnie dziecka poprawczaki. Do mnie dziecka nie z mojej winy. Poprawczaki jest z mojej. Więzienia z mojej. Ale nie znam tych świąt, mówię. Ale Heniu, mamy krzesełko dla ciebie. Panie Henku, rozpłakałem się. Przyjeżdżając tu, dopłakałem. Ale powiem wam, i mam pracę. I tu już Bogu jestem wdzięczny. Kilka lat temu w więzieniu się modliłem. Panie, zrób mnie takim tylko dzieciem. Dzieciem takim, no zamiatać, sprzątać. 60 lat mam to. Za niedługo. Wiecie, kim je zrobił? Mega serwis. Mega serwis. Mam swoje zdjęcie. Wszyscy do mnie, ochroniarz, ochroniarz, chodź tu, ochroniarz, a ja nie jestem ochroniarz. Jestem mega serwis, sprzątam wozyki, tu. Ale oprócz tego służę tam ludziom. Służę tam ludziom i tylko mówię, miłego dnia życzę, dzień dobry, miłego dnia, to już trwa 3 miesiąc. A te ludzie, kasjerki, to wszystko, cześć Heniek, fajnie jak cię widzieli, miłego dnia Heniu, tobie życzymy, tamto. I tak miłość pokazuje Jezusa. I wyobraźcie sobie, przesiedziałem tyle lat, a tam nikt się nie spytał, jak mnie zatrudniali, czy siedziałeś, czy coś. Bóg zamknął usta. Ale kierowniczka mnie tak polubiała, ta główna, co wszystkich ma pod sobą, wszystkich i sprzątaczy, i ochronę, i kasjerki, to powiedział, panie Henku, chyba pan coś ma w sobie. A gdzie pan teraz jedzie? Ja mówię, no, na takie dni skupienia. A co to jest? Ja mówię, no, tam głosimy Boga. O, to fajnie. Ja nad Panem się zastanowię. I wiecie co? Kierownicy powiedziałem, że kocham Boga. Warto się przyznać. Warto się przyznać. Mówcie ludziom, jak już macie Jezusa, to powiedzcie, że kochacie Go. Na imię Mu Jezus. Jeszcze 2 świadectwa. Tak mam teraz. Dziś jest 10, to wypłatę mam. Ale jedno wam powiem jeszcze. Jaką? 3 tysiące. Ja, Panie Jezu. Chwała Ci. Mogę 10 nie dać, mogę długi spłacić, mogę tak, halleluja. Oddajcie cześć Jezusowi. 3 tysiące takie jak ja,
A kiedyś też tak, jak Mirek powiedział, że brałem, strzelałem tamto, a dzisiaj 3000 i mogę ludziom pomagać, mogę 10 innym dać, mogę wszystko, bo chcę, bo to jest chcenie. Ale teraz wam powiem, zanim ja tu przyjechałem, 3 dni temu to było, jadę z muzykami, obok staje facet i ma tylko ułożone już w torbach te, ja mówię, co mam dołączyć, proszę pana, ten wózyk? A on mówi, nie, niech pan podejdzie. Podeszłem. On otwiera portfel taki gruby i mi daje 100. Ja mówię, nie, ja żebrak nie jestem i tu nie wolno. Widzi pan, że ja tu pracuję. A on, nie, kup sobie coś. Albo przydać się. I tu przyjechałem z tą 100, żeby dać 10, żeby kupić ciastko. Powiem wam, Bóg jest cudowny. I to jest drugie świadectwo. Halleluja Jezusowi. Bo ja mam wypłatę, ale 10. I dzisiaj ja bym poszedł do bankomatu, lecą pieniążki. Ale on mi już postarał się poprzez tego człowieka. A gdzieś 2 tygodnie temu, miałem 130 zł. I mówię, Panie Jezu, głodny nie chodzę, ubrany chodzę. Jak fajnie, że taki ubrany, że wszystko mam. I do golenia, i jedzenie, i nic mi nie brakuje. Stołówka tam jest. I nawet starają się, dawają mi więcej. Teraz mam i nawet to, że robię na podwórku, to mam regeneracyjne. I to piękne, piękne obiady. Ale no, Panie Jezu, chciałbym troszeczkę jeszcze mieć finansów. Bo chcę kupić, chcę perfum, chcę inne rzeczy takie. Wyobraźcie sobie, na wózyku jedzie człowiek i popycha wózyk. Ja patrzę, co on popycha. A tam chyba z 30-40 słoików, z fasolką po bretońsku, z plaki i to. I ja do niego dochodzę, nie? Jako już normalnie pracownik, ale dochodzę. Pomóż panu. Nie, widzisz, pan daje sobie rady. No, tego, ale fajnie tego. No ale widzę, że pan na wózku jeszcze drugi ciśnie, pan jeszcze ze słoikami. Pomogę. No dobra, jak już pan chce, tak, tego, chodźmy. Ale w tym czasie Bóg mi powiedział, mów o sobie. Słuchajcie głos Boży. No i tak, nie? Wkładam te słoiki, on się cieszy. A jeszcze telefon dostałem od chłopaka ze zakładu karnego, że mi dziękował, ja szybko to odbierałem, tu wkładam, tu odbierałem, że mu tam kupiłem znaczki i to. No mówię, no to mi nie dziękuj tylko Jezusowi. I on tak spojrzał, jak ja skończyłem telefon, mówi, co to pan świadek Jehowy jest? Ja mówię, nie, ja do Jehowych nic nie mam, ja się o nich modlę, bo troszeczkę im tam piorą mózgi, ale ja jestem Chrystusowy. O, no przyjąłem kiedyś Pana Jezusa, dał mi tu pracę, robię tutaj i to jest właśnie, widzicie, to przyznawać się. I pracuję i to, i mam pracę, mam mieszkanie, mam dom, a byłem kiedyś sierotą, a teraz mam rodzinę dużą, wielką. I dziękuję Bogu. Wie pan co, ja jeszcze pójdę po jedne słoiki. Poszedł jeszcze po 150. A ja mu mówię, po co pan to kupuje? Ja mam Boga i ja wierzę, po co? On, idą trudne czasy. Ja mówię, no ale ja mam Boga. On mówi, wie pan co, ja takie też znam świadectwo. Ja mówię, jakie? Że ja mam Boga. I to było gdzieś w Anglii. I on też miał dom. Wylała rzeka. Do połowy doszło. Podjechała do niego łajba. Chodź pan, bo idzie druga fala. Ja mam Boga. Druga fala, on już na dachu jest. Chodź pan, bo idzie trzecia fala. Ja mam Boga. Dobra, przyszła trzecia. Zatopił się. W niebie jest z Bogiem. Mówi, Panie Boże, utopiłem się, a nie dałem ci 2 razy szansę. Przez te statki, co podjeżdżały. I on mi to powiedział. I dał mi do zrozumienia. Ale ja mu dalej mówię, ja mam Boga. I wiecie co? Mogę coś dla pana zrobić. Ja mówię, no, co może zrobić, nie? Może mi da jakąś broszurkę? Może dychę? Tak mi przez sekundę, dwie przeszło. Wiecie, co on zrobił? Obcy człowiek, nie znam go i do dziś chyba już nie będę widział. Wyciąga też, tak no, zasuwany jak ja tu mam, 500 zł mi daje. W jednym banknocie. A ja to do góry dałem. Panie Jezu, dziękuję ci. Dziękuję ci, Panie Jezu. Błogosław tego człowieka. Jak ja go przytuliłem, to wam tak bym anioła przytulił. Błogosław, a to, że mnie roztrwonił. I chwała Panu Jezusowi. On się stara, on zaopatruje. Wierz się mi, zaopatruje. To nie chodzi o pieniądze. Głodny nie chodzę. Dają mi jedzenie. Ciuchy mam, wszystko mam. A najwięcej to was mam. Ten Kościół, siostry i braci. A wy jesteście Jezusowi. I ci, co są nowi, przyjmijcie Jezusa. Zobaczycie, jaka jest piękna droga. Jeszcze zaśpiewam pieśń.
miałem zaśpiewać o 142 psalm, ale zaśpiewam wam o łasce, którą dostałem i każdemu z was życzę. Zostańcie z Bogiem, niech was Bóg błogosławi. Jezus was kocha. Amen. Poprawczaku. Ale mówię, Panie Jezu, jak już umie grać, samouk jestem, coś dla ciebie chcę zaśpiewać. Dzisiaj gram psalmy, dzisiaj śpiewam, raduję się. Ale to była pierwsza pieśń moja, posłuchajcie. Pan dał mi życie, abym mógł znów żyć. Lecz kiedy ja wciąż grzeszyłem, nie mogłem z Panem być. Lecz kiedy Pan spojrzał na mnie i na mój grzeszny świat, ja zapłakałem, żałując rzeczy złych. O Panie mój, dziękuję ci za tę łaskę, którą dałeś mi. O Panie mój, dziękuję ci, błogosławię cię. O Panie mój, dziękuję ci za tę łaskę, którą dałeś mi. O Panie mój, dziękuję ci, błogosławię cię. Halleluja, Jeszua, amen. Halleluja, Jezus Chrystus, amen. Amen. Dzięki ci, Panie Jezu, za łaskę.